będziemy jeszcze robić repetyk, podejdziemy po czymś. Protestuję przeciw cenzurze. 5 miesięcy temu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy pozwalającą na ogłoszenie stanu wyjątkowego lub wojennego w razie cyberataku. Jednocześnie w Sejmie trwają prace nad organizowaniem protestu. Zablokowania swobody wypowiedzi i rozwiązań nowe ograniczenie mojej wolności. Dlatego bardzo nie zgadzam się. Nie za akta! 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 Więc nie wierzcie w to, że pani Kotan, bo jakaś inna polityczna kurwa zmieni cokolwiek w tym kraju. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo mało o tym mówimy. Powiedział już kolega o politykach, którzy dzisiaj będą się chcieli pokazywać, że są, bronią nas, naszych interesów. Tak naprawdę od dawna już nie bronią żadnych naszych interesów. Ale chciałem powiedzieć też jeszcze o mediach. Mediach, które tak naprawdę dezinformują, które nie bronią wolności. Media miały bronić naszej wolności. Tymczasem często się to cicho wie, że politycy mieli nas i mają nas od dawna gdzieś. Nie możemy mieć takich ustaw jak akta, frakta i inne. Tak naprawdę. I PIPA. Akta sekta! 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 Nie wiem dokładnie gdzie, ale zbierane są już podpisy pod petycją. Proszę, żebyście nie wszyscy tam poszli teraz. Będziemy też rozdawać kartki, żebyście wzięli te petycje ze sobą i zbierali je tam, gdzie mieszkacie, wśród swoich sąsiadów, wśród swoich znajomych.